Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Taste Express. Dziś Coca-Cola 3000. Pojawiła się edycja limitowana napoju Coca-Cola Zero 3000 i z tego co przeczytałem, jest to napój stworzony przez sztuczną inteligencję, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu Coca-Cola i że jest to nabijanie ludzi w tę puszkę napoju. To będzie smakowało dokładnie tak samo jak zwykła Coca-Cola, ale stwierdziłem, że muszę jej spróbować, no bo to jest jedyna okazja, żeby czegoś takiego spróbować i sprawdzić, czy rzeczywiście mam rację, że to jest jedna wielka bujda, czy też może ten smak różni się trochę od standardowej Coca-Coli Zero. Zapach jakby znajomy, taki sam, no a smak? Nie no, jest inny smak. Smakuje kolą, ale nie, dziwny ten smak jest. Trudny do zidentyfikowania, to jest na pewno cola. To jest na pewno zero, jakiś tutaj aspartam czy coś tam w tym stylu, jakiś acesulfam K, bo to nie jest cukier. No ale ten posmak, taki dość dziwny. Jestem pozytywnie zaskoczony tym napojem, bo spodziewałem się, że to się nie będzie niczym różniło od coli zero. A jednak jest jakiś taki trochę inny posmak. Ale co to właściwie jest? Nie wiem, trudno to zidentyfikować, co to właściwie jest. Ale jakby tak patrzeć, to on tak trochę bardziej sztuczniej smakuje niż ta standardowa Cola Zero. Tak by trzeba było to podsumować. Tak by wyglądał skład tego napoju. No i właśnie, skład jest dokładnie taki jak w Coli Zero, czyli standardowo woda, dwutlenek węgla, karmel amoniakalno-siarczynowy. Do tego oczywiście kwasy, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, no i oczywiście słodziki, czyli acesulfam K i aspartam. I oprócz tego tutaj jeszcze dodana jest sukraroza, czyli nic nowego na tym składzie, a jednak smak jest trochę inny. Teraz wartość odżywcza w 100 ml. To jest do przewidzenia, to jest praktycznie zerowa kaloryczność. Na koniec jeszcze cena tego produktu. Wtedy, gdy kupowałem ten napój, dostępny był w sieci Żabka za cenę 4,50. Gdy kupiło się dwa, wtedy cena spadała do 3,99. No i wydaje mi się, że to trochę z lekka wygórowana cena, choć nadal mam w głowie, że jest podatek cukrowy i że te napoje wszystkie w ostatnim czasie podrożały, więc nie wiem, czy jest to wygórowana cena. Nie sprawdzałem, ile kosztuje ta standardowa Cola Zero, czy też standardowa Coca-Cola w innych sieciach handlowych, więc nie wiem do końca, czy jest to wygórowana cena, czy też nie. Jak podsumować ten napój? Jestem pozytywnie nim zaskoczony, bo wydawało mi się, że to będzie takie nabijanie ludzi w tę puszkę napoju, że to po prostu będzie smakowało dokładnie tak samo jak Coca-Cola Zero, która jest od wielu lat już sprzedawana. A jednak ten posmak jest taki trochę inny. No, trudny do zidentyfikowania, co to właściwie jest. A smak, z tego co jest napisany, inspirowany przyszłością, współtworzony przez AI, no więc może dlatego, że był współtworzony przez sztuczną inteligencję, dlatego smakuje jeszcze bardziej sztucznie niż standardowa Cola Zero. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.